Kolejne zarzuty korupcyjne dla Sławomira Nowaka, byłego bliskiego współpracownika Donalda Tuska. Prokuratura rozszerzyła także zarzuty byłemu politykowi Platformy Obywatelskiej. Centralne Biuro Śledcze kontynuuje wielowątkowe śledztwo dotyczące ministra transportu w rządach PO-PSL Sławomira Nowaka. Śledczy sprawdzają jego działalność prowadzoną zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie, gdzie pełnił funkcję szefa państwowej agencji zajmującej się budową autostrad, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. W ramach tego postępowania doszło do kolejnych zatrzymań. Trzech podejrzanych trafi do prokuratury, gdzie usłyszy zarzut związany z działalnością w grupie przestępczej, zarzut prania pieniędzy oraz zarzuty o charakterze korupcyjnym. Zatrzymani to osoby współpracujące ze Sławomirem Nowakiem, informuje Aleksandra Skrzyniarz, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Wśród zatrzymanych są Łukasz Z., Grzegorz W. oraz Paweł G. Są to osoby związane z osobą Sławomira N. Łukasz Z. to były prezes zarządu spółki Euro Partners, w której Sławomir Nowak jest obecnie prezesem i wspólnikiem. Grzegorz W. prowadzi firmę Ronin, świadczącą usługi w sektorze bezpieczeństwa biznesu dla firm i korporacji. Natomiast Paweł G. to wiceprezes małopolskiej spółki MGGP, świadczącej kompleksowe usługi z zakresu inżynierii, architektury i geoinformacji. Paweł G. jest synem byłego ministra skarbu w rządzie PO-PSL Aleksandra Grada. Te osoby prowadzące na zawodowo działalność o charakterze gospodarczym w zakresie doradztwa czy usług inżynieryjnych, te osoby pełniły pewne konkretne role w grupie przestępczej założonej i koordynowanej przez Sławomira N. Dziś też kolejne zarzuty w prokuraturze usłyszał Sławomir Nowak. Dotyczą one właśnie współpracy z zatrzymanymi. Prokuratura wystąpiła o przedłużenie aresztu dla byłego polityka Platformy Obywatelskiej. Sprawa staje się coraz bardziej kłopotliwa dla Sławomira Nowaka, jak i dla jego byłych współpracowników, zauważa politolog Bartosz Brzyski. Kolejne zatrzymania sugerują nam, że pojawiają się nowe wątki w tej sprawie lub kolejne dowody wskazujące na to, że faktycznie dochodziło do jakichś aktów korupcji. Zatrzymanemu w lipcu Sławomirowi Nowakowi prokuratura zarzuca ponad 11 czynów korupcyjnych, w tym przyjmowanie pieniędzy za kontrakty na budowę dróg na Ukrainie, a także przyjmowanie łapówek w okresie, kiedy pełnił funkcje publiczne w rządzie Donalda Tuska, w tym od byłego prezesa PKN Orlen Dariusza K., czy byłego wiceprezesa PGE i Energii Wojciecha T. Ta afera może być dla Platformy Obywatelskiej tym, czym afera Rywina była dla SLD, zauważa politolog dr Jerzy Żurko. Ta afera Sławomira Nowaka może mieć taką skalę rażenia. Czy to może w ten sposób zadziałać? Myślę, że to nie zadziała od razu, ale uwaga, do najbliższych wyborów mamy jednak parę lat. Sławomir Nowak uważa działania prokuratury za polityczne. 13 stycznia Sąd Apelacyjny w Warszawie ma zdecydować, czy były polityk Platformy Obywatelskiej pozostanie w areszcie.